Moi drodzy, 30 tysięcy łapek w górę i nagrywam siebie jak śpię, a wcześniej przeprowadzę 48 egzorcyzmów, obejrzę 30 horrorów oraz zrobię wszystko co w mojej mocy przy pomocy Kuby, aby zostać opętanym. I to wszystko za jedną łapkę w górę, naprawdę. Rzadko kiedy oglądam YouTube'a, nie mam zbytnio na to czasu, a nawet jak mam wolny czas, to wolę sobie odpalić Netflixa, albo pograć sobie w coś, albo z moim bardzo dobrym kolegą pociągać leczki. Ale czasami mi się zdarzy i wtedy zobaczę na przykład kanał Len Stewart, który na co dzień robi sobie daily vlogi, drogi Kuba. I postanowił niedawno, wejdźmy sobie w jego ostatnie filmy, wziąć sobie tablicę łudzia i sobie demona wywołać. I ten mosiek, ten imbecyl, ewentualnie plankton, David, idiota, zrobił sobie z tego no niezłą nagonkę, robiąc na to kilka filmów, generalnie porównując wyświetlenia teraz, które miał wcześniej, no to możesz sobie zobaczyć różnicę, że dlaczego to robi, nie? Like, to jest jego vlog z Ołdzia, a to są jego vlogi normalne, w których i tak wali clickbaity, że ja pierdziu. Pokażę ci właśnie, z czym mam do czynienia, o co chodzi, a potem dopiero wyciągniemy wspólne wnioski i tak dalej. Dlaczego wziąłem Kubę? Ponieważ Kuba ma doświadczenie z paranormalnymi rzeczami, wierzy w nie, uważa to za coś, co istnieje i sam był świadkiem kilku takich spraw, więc chciałbym jako osoba, która widziała to na własne oczy, a przynajmniej się taka zarzeka, ponieważ ja też Kubę nie wierzę w 100%, jeżeli chodzi o to, aczkolwiek on w swoim dzieciństwie, o rodzicielstwie swojej siostry, miał z tym do czynienia, więc ty mi przede wszystkim ocenisz, czy to jest prawdziwe, a ja z punktu widzenia technicznego powiem, czy faktycznie gościu jest opętany, czy ktokolwiek jest opętany dookoła niego i czy ma do czynienia z duchami. Zaczniemy słuchaj od pierwszego filmu. Spójrz. Dobra. Tutaj sobie postanowił się zabawić, pobawić. Serdecznie, kurczę, spędzić czas miło i serdecznie. I wziął sobie i patrz. I gra w łudzie na kartonie, na cmentarzu. Bardzo dużo szacunku dla osób zmarłych. I spójrz na ten... Fake. Na ten ruch Dwa. Poczekaj, zobacz. Patrz na tą rękę. Poczekaj. I patrz na to zdziwienie jego twarzy. Ojoj, ojoj. And the Oscar goes to... The Oscar goes to... Spójrz, pa. Ta sobie odpisuje chyba na Facebooku, teraz będzie... No, chłopak kazał mnie nagrywać filmik, sobie jeszcze odpiszę, kurczę, na Messengerze komuś. Dokładnie. Yo. Okej, dobra, poczekaj. To jest jakby, od tego się teoretycznie zaczęło, mój drogi. Dobra. Od tego się zaczęło, zagrali sobie na cmentarzu w Ołudzie. Jeżeli ktoś z was nie wie, czym jest tablica Ołudzia, no to po prostu sobie wygooglujcie, ogarnijcie i tak dalej. No dokładnie. Kolejny jego film, to było to No More Ouija, I'm Done. Czyli tutaj w ogóle się zesrali, popłakali, mieli jakiś problem, generalnie sobie nagrali vlogi, niby beka, nic nie stało. Coś tam popierdzieli, nie? To był taki film przejściowy. Patrz. Dobra, patrz teraz patrz teraz na takie szybkie mijanie czasu. Dobra. Tak śpią normalnie. Tak śpicie, jakby co. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś, jak śpisz, aczkolwiek człowiek nie śpi tak spokojnie w jednym miejscu, nic nie robiąc i tak dalej. Ale dobra, okej, już tak się nie przyczepiajmy. Może po prostu gość ma spokojny sen. Niby to leci czas, nie? Dobra. Chciałem przede wszystkim, żebyś zauważył. Wiem, właśnie zwróciłem na to uwagę, że no... Że, dobra, wiecie co? Czy, tak wygląda normalne opakowanie. Pierwszy raz widzę taki kurwa krzywy płyn. Krzywy kurwa płyn, albo nie wiem co to jest. Tak, bo to jest zagięcie czasoprzestrzeni, słuchaj, Doktor Who. Ale jakby... woda też jest zagięta. Dobra, ja wam mogę wyjaśnić, o co chodzi. Tak się dzieje, kiedy w montażu robicie tak zwany mapping wideo, czyli nakładacie dwa wideo w tym samym kadrze, w takim samym jakby ułożeniu na siebie, tylko że w innym czasie. Czyli tutaj ten fragment po prostu obrazu jest jakby z innego nagrania przy takim samym ustawieniu kamery. Oglądaj dalej, według mnie oczywiście, ponieważ ja tutaj nie rozważam opcji, że to by mogło być prawdziwe, bo naturalnie to jest zupełnie prawdziwe. Patra. Dobra. Okej. Ta instant obudziła się, instant się obudziła, już od razu ogarnia, o co chodzi. O ty, woda się naprawiła razem z płynem. Dobra, coś tam krzyczał. Tak, wiesz. Przepraszam bardzo. And the Oscar goes to... The Oscar goes to... Again. Okay, on zupełnie wie, o co chodzi. Okej,
Ale patrz, tak delikatnie otworzyła tą kamerę tak. Dobra. The real paranormal activity, kurwa. Nie. Real paranormal activity, nie? Like. Nie, nie, nie. Ale dobra, obejrzmy to jeszcze raz w spowolnionym tempie, z mojej drodze. Dobra, to spójrzcie, już tam, to jeszcze jest ten moment, nie? Spowalniam, słuchajcie, na YouTubie. Szybkość 0,25. Dobra. Okay. Patrzcie, obserwujemy. Patrzcie też tak. patrzcie tutaj. Tutaj patrzcie, patrzcie. Patrzcie na to lustro. Leci, nie? Ciągnie go, ciągnie tutaj. On tak sobie prostuje to. W ogóle tu widać, patrzcie, jeszcze jak prostuje nogę, w ogóle tu widać. No, to jest jedno, ale patrzcie, jakie to są klatki powycinane. O! Ej, widzieliście przeskok? Dosłownie ten taki, że nagle się bardzo przesunął. No faktycznie. Tam był dosłownie jeden ułamek sekundy, w którym to zrobię. Zaraz powinno się... Wiesz, dlaczego tutaj mogli na przykład tego nie mieścić? Bo tam ktoś może stać i go na przykład ciągnąć za nogę, albo cokolwiek. Tak, to już ja jak wiem, to mniej więcej jest... go wyciągnęli z łóżka, już nie chcę się tego analizować. Aczkolwiek po prostu tutaj w lustrze mogło po prostu było widać, że ktoś go ciągnie i tyle, nie? No, biskicie. Ale pa. Ten oczywiście zupełnie ogarnia. Ta od razu, instant się obudziła. Tak, ja wiem. Ta idzie. Kurwa! Kuba. Ej, wiecie co? I magicznie się przeteleport. Wiecie co? On powinien zrobić filmik, jak sfiksować wodę i płyn. Naprawdę. Jak jest kurwa pogięta. I tutaj wiecie, wszystko nagle kamerę normalne widać, jak ona już przebiega. Tu już w ogóle. O, widzisz to? Nie. Jezu, o, widzisz nie. to? Czekaj. Ja widziałem to właśnie. Czekaj. Pa, 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 cię tutaj. Tu, 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 tu. Mandasz! Mandasz! Dobra, to było jedno, nie? Dobra. Aczkolwiek jak myślisz, gdyby takie coś się wydarzyło, co byś zrobił w swoim życiu? Gdyby na przykład, no to kurczę, coś by cię wyciągnęło siłą z łóżka, zesrałbyś się, przestarzył zupełnie, co byś zrobił, Kuba? Ale tak szczerze? No? W sumie nic. W sumie usiadłbym i się zapytał, w sumie, co ty kurwa? Na chuj mnie ciągniesz? No na chuj mnie kurwa ciągniesz? Na chuj mnie ciągniesz? No człowieku, jak śpię, nie wkurwiłbyś się, jakby cię coś przyszło i zaczęło ciągnąć za nogę? No trochę tak. No właśnie. Trochę niemiło. No ja też bym się nie cieszył. Dobra, aczkolwiek wiesz, tutaj go pociągnęli, to w ogóle nagle siebie jak śpi. Pokażę ci stary, jak gościu śpi, okej? Okay? Dobra. Pokażę ci, jak gościu śpi. Mam on sobie on nagrał siebie, jak śpi, nie? I patrz teraz. Patrz teraz, jak śpią normalni ludzie, znaczy przepraszam, nie normalni ludzie, youtuberzy, gwiazdy, celebryci. No i okej, patrz jak wydają, patrz tego gościa. To już jest, to jest aktorstwo, tu pa. Pa na nich twarz. Patrz na jego twarz. Patrz, no dziwnie się obraca. W ogóle na pewno każdy śpi pod kocem, nie mają kocem. Dobra, okej, już bardzo się tak nie czepią. Ameryka, lato, no, te sprawy. It's my hand down. Am I like going to grab you or something? O, chyba się sam z tego śmieje, bo on nie jest w stanie tego w to uwierzyć. O Jezu, jego IQ 80 aż tak bardzo mi pozwala. I on teraz pękuje, że rusza ręką. Okay. What? Spoko. Czy musimy to komentować w tym momencie? Okej. Pokażę ci kolejny filmik, ponieważ jak myślisz, w momencie, w którym raz sobie użyłeś tablicę Ouija i potem by coś się wydarzyło bardzo paranormalnego w twoim życiu, byłbyś bardzo przestraszony na przykład, to wiesz, co ja bym na przykład zrobił? Jeszcze raz zagrał tablicę Ouija! Zamówili w ogóle sobie księdza do siebie, który pewnie był jego kurwa ojcem przebranym w szatę, wbił do niego w ogóle ksiądz i powiedzieli, kurczę, egzorcyzmy trzeba zrobić, w ogóle patrz na tą miniaturkę, stary, patrz na tą miniaturkę, nie? Specjalnie kował swoją w ogóle dziewczynę, że ją pokazał, tak, ponieważ każda osoba, która była pod presją, w strachu, by nagrywała z tego codziennie daily vlogi. Właśnie, to jest w ogóle normalne. Ja jeszcze raz, ej, słuchajcie, naprawdę, można byłoby dyskutować, gdyby to był jeden film, który ktoś wrzucił. Dokładnie. I potem przez tydzień ściszać, cały przerażony i tak dalej, wtedy można spekulować, byłby hałas. Ewidentnie, jeden film taki wrzucić i spoko, nie? Tak. A codziennie, stary, są daily vlogi, tak jak sam żeś powiedział. I co się dzieje w tym momencie? Gość wygląda na tych daily vlogach tak samo, nie jest zmęczony, nie jest pojebany. My teraz nie rozważamy, słuchajcie, tego, czy to jest fake, czy nie, ponieważ to na 100% jest fake, aczkolwiek to znaczy, po prostu śmiejmy się z tego, jak bardzo źle to jest zrobione. Ponieważ wiecie, na polskim YouTubie mamy mnóstwo pranków ludzi i
No przynajmniej może się pośmiać z takiego dubiela, który po prostu z tą, wiesz, tą suszarką. No przynajmniej mogłem się pośmiać, a tutaj nawet nie ma się z czego śmiać. A czyli jest, no, to, jest jedyne, czego... jedyne co, to jest głupota. No właśnie, no. I on potem znowu zagrał. Potem popłakał, że jego życie jest zagrożone. A potem znowu zagrał jeszcze. I pa teraz. Poszli na cmentarz znowu w ogóle. Generalnie Kubuś, chciałbym, żebyś wytłumaczył, o co chodzi w ogóle z tymi Soulja. Kiedy to może być faktycznie czymś, co może być czymś fajnie. Grożącym, niebezpiecznym. Niebezpiecznym? Jeżeli używacie tablicy, macie przypadkiem styczność z nią, używacie jej w celu, żeby się skontaktować z duchami, potraficie czasami wezwać coś dziwnego. No i to może być duszek, to może być demon, to może być pójwie, co jeszcze? Ale w jakim przypadku, co trzeba zrobić? Znaczy nie wyobrażam sobie, że bierzesz sobie kartkę, napiszesz sobie na tym i wtedy to się dzieje. Musi być jakieś dokładne miejscu, musi być to jakby totalny, jakby dokładny przedmiot szczegółowy. Wątpię, żeby wiesz, randomowa kartka była w stanie być jakimkolwiek portalem pomiędzy światami i tak dalej. Ogólnie kartka to nie chodzi o samą kartkę, tylko o samą intencję. Wiesz, siedzisz, bierzesz kartkę i robisz tylko i wyłącznie to, żeby wezwać się duchy, więc to tu chodzi tylko i wyłącznie o intencję. O nic więcej nie chodzi, na czym to robisz, możesz to robić na monitorze. Robisz sobie, wiesz, yes, no i tak dalej, i tak dalej. I co? I wzywasz duchy na monitorze. Czyli co, jakby... A co jeżeli na przykład jakaś tablica będzie jakimś takim naczyniem, stary, że ktoś na przykład zaklął ducha właśnie w tą tablicę? No to tym bardziej ma przejebane. Okej. Okay. Więc... To jest intencja plus jeszcze kurwa jakaś energia, nie wiadomo skąd. A mi się wydaje, że to jest po prostu taki przedmiot, który po prostu został wypropsowany takim na zasadzie sławy, popularności. Tak naprawdę to jest jedno wielkie gówno. I że o ile na przykład rzeczy paranormalne mogą się dziać w różnych rzeczach, to na pewno nie w tym. Okej, okay, skoro tak uważasz, aczkolwiek... No super, super komentarz. Ale nie no, skoro tak uważasz, stary, to dawaj, wzywamy duchy. No właśnie o to mi chodzi, że jakby siła sugestii jest dla mnie o wiele jakby potężniejsza. No no. Ale w sumie siła sugestii używa właśnie w tym, no. No właśnie o to mi chodzi, że... Bardziej mi chodzi o to, czy ona by była ta tablica, czy by jej nie było. I tak jeden chuj, w sensie ale bardziej... Tak, tylko że największa moc jest w momencie, kiedy masz coś, na czym możesz rzeczywiście wezwać tego ducha. Nie użyjesz na tyle siły sugestii, żeby sam z siebie, skoro możesz jeszcze dodatkowo ukierunkować swoje myśli przy tablicy. Okej, okay, to ma sens. Pa, teraz. Okay, dobrze, yes. Padnę na sobie. We're back at the same exact cemetery that we were at a couple days ago. Wiesz co, pierwszy raz widzę gościa, no właśnie, przede wszystkim pierwszy raz widzę gościa, który wydaje mi się, że maluje się na wyjście na cmentarz, żeby wzywać duchy, naprawdę, kurwa, że... A przynajmniej to już zainwestowali, w końcu wydali pieniądze, nie? Po 7 filmach zainwestowali dopiero pieniądze na prawdziwą tablicę, w sensie prawdziwą. Nieprawdziwą, w sensie tam ze sklepu. Are there any spirits out there that would like to contact us, yes or no? Instant, nie? Tak, like, od razu ci odpowiada duch. Wiecie, co jest największym w ogóle hitem, jeżeli chodzi o te rzeczy? To ci ludzie, którzy ich oglądają, oni to zupełnie wierzą. Spójrzcie na to, jaki jest bilans łapek w górę pod tym filmem, pod tym. Jakby naprawdę w to wierzą ludzie. W sensie piszą komentarze, w których faktycznie mówią mi: God, please protect me and my family and everyone who reads this, amen. Nie hejtujemy kogoś, kto wierzy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że kurwa, wystarczy na to spojrzeć logicznie. Czekam tylko i może na to, aż jeden z naszych błyskotliwych i fantastycznych pranksterów na polskim YouTubie zrobi identyczną rzecz, więc zachęcam was, moi koledzy, weźcie sobie tą tablicę, nagrajcie sobie to, przynajmniej się ktoś z was pośmieje, a może kurczę całkiem przypadkiem faktycznie ducha załapiecie, to przynajmniej będziecie mieli content, no super content będziecie mieli na filmy. No będziecie mieli o czym nagrać filmy, słuchajcie, w końcu jakieś fajne pomysły wejdą na filmy, a nie tylko nagrywanie jakiegoś totalnego gówna. Dlatego w ogóle nagrałem ten filmik, ponieważ naprawdę, w sensie się zupełnie zażenowałem, no. Proponuję, moi drodzy, jeżeli ktokolwiek z was się interesował tym tematem i ewentualnie w niego uwierzył, myśleć next time. No, bez kitu, nie? Lepiej się to nie bawić i nie wywoływać wilka z lasu. Dokładnie, bo pamiętajcie, nieważne czy to jest prawdziwe czy nie, chodzi tylko i wyłącznie o siłę sugestii w tej akurat kwestii. Słuchajcie... Możecie wierzyć w cokolwiek chcecie, ale to jest właśnie ta kwestia, na którą musicie uważać. Albo czegoś chcecie bardzo, no, ja chcę bardzo, żebyście zostawili łapkę. Jezu. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Myślcie, moi drodzy, i się bawcie dobrze. Już niedługo jest normalny u mnie film, będzie taki radosny, wesoły i zabawny, więc po prostu go wyczekujcie. Yep. Dziękuję ci bardzo, stawiasz się komuś.